Et quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de joie. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de toi. Mais tu as tant de charme, que c'est là mon âme. Ja je suis sans arme. Bardzo mi się podoba. Gra aktorska niesamowita. Wrażenia są bardzo przyjemne. Super, wszystko mi się podobało, naprawdę. Świetna obsada. Jest śmiesznie, zabawnie. Świetnie grają, to jest bardzo zabawny tekst. Bardzo ciekawe, śmieszne dialogi. Myślę, że bardzo taki prawdziwy temat. Myślę, że uśmiech na mojej twarzy jest wymowny i wiele tłumaczy. Tutaj na scenie relaks, w fantastyczny sposób to jest przedstawione. Fantastyczna scenografia, super reżyser i aktorzy. Jest to śmieszne. Z taką nutką, wręcz goryczą prawdy. Stary! No jakaś odmiana po tym, co to było tutaj w zeszłym roku, tym to coś, co to odsysało tłuszcz pod oczu. Co to było? Dwa lata temu. Gilberto. To jest fantastyczne tak naprawdę, że są różne obsady, więc można zobaczyć, jak aktorzy różnie interpretują ten sam tekst. Podobało mi się bardzo, ale powinienem powiedzieć przewrotnie, że w ogóle nie jestem zaskoczony jakością, poziomem tego ciętego żartu, ponieważ doskonale znam Sambora. No nie ukrywam, że przede wszystkim przyszłam dla Sambora, bo zdałam sobie sprawę, że znamy się właściwie od studiów. Ja pierwszy raz stanąłem po tej drugiej stronie, więc jestem bardziej zmęczony, nie ukrywam, niż jak sam gram swoją premierę na scenie, bo tu grałem 4 role, a tam gram tylko jedną. I patrzyłem trochę, że tak powiem, na publiczność w trakcie też i widziałem, że oni idą za historią. Co mnie najbardziej w teatrze interesuje, jak wiem jako widz, o co chodzi. No to ja ci powiem, że ja nie doceniałem potencjału erotycznego Patyciaka. Słodko, idę! Przede wszystkim to jest matka trójki dzieci, która ma depresję poporodową, która nie wierzy w siebie. Przeżywa kryzys chyba na każdym polu. Osobowościowy, małżeński, jest wykończona, ma baby bluesa. No myślę, że to jest taki obraz kobiety, która doprowadzona do granic swojego, gdzieś tam swojej frustracji, okazuje niestety dość nieprzyjemne emocje. Prawie źle! To, co lubię w tej roli, to jest to, że widz z początku ocenia, a potem się dziwi. Albo ja sobie tego tak skrótem myślowym nazwałem, no taki dupek. Jest to bardzo, bardzo nieszczęśliwy typ, taki 40+, troszkę mu się posypało w życiu. No i tak starałem się zrobić wszystko, żeby nie bronić tej postaci. O mój młody człowieku, widzę, że masz problem ze swoim ojcem, a ty młoda damo, no to masz problem z zaparciem matką. Ej, ja. Widzę. No to jest psycholog, może nie z dużym doświadczeniem, ale taki zapalony psycholog, chyba amator trochę. Spektakl jest absolutnie adresowany do wszystkich. Kochani widzowie, gorąco zapraszam was na La Bombe. Przedstawienie, które miałem przyjemność wyreżyserować i współtworzyć z moimi wspaniałymi aktorami. Historia nietuzinkowa, niebanalna. Jeśli nie są obce wam emocje dotyczące związku, dotyczące miłości, dotyczące rodzicielstwa. Zabierzemy was na wakacje, na Korsyce. Z nutką szampana Dom Pérignon w tle.